suwalskich szkołach trwa akcja informacyjna dotycząca szczepień ochronnych przed COVID-19. Publiczne placówki oświatowe realizują ją ściśle według harmonogramu ustalanego na szczeblu ministerialnym. Celem akcji jest wyjaśnienie zarówno uczniom, jak i rodzicom pożytków płynących z przyjęcia wakcyny chroniącej przed ciężkimi skutkami zakażenia koronawirusem. Pierwszy tydzień września to były pogadanki, akcja informacyjna na temat szczepień, czemu one służą, w jaki sposób wpłyną na życie uczniów, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, bo tutaj są różne głosy w tej kwestii. Obecny tydzień to jest zbieranie deklaracji ze strony rodziców i zgód na szczepienia. Ci, którzy zdecydują się na przyjęcie preparatu ochronnego, będą mogli to zrobić między 13 a 19 września. Zobaczymy do końca tego tygodnia, ile tych zgód jest. No, miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. Od stopnia zainteresowania przyjęciem wakcyny zależeć będzie sposób, w jaki szczepienia trafią do uczniów. Punktów tych populacyjnych, szczepiennych jest sporo. Myślę, że one będą zainteresowane wykonaniem szczepień, czy to w szkołach, czy uczniowie pójdą do tych punktów, bo też jest taka możliwość, tutaj ministerstwo też to przewidziało. Miejmy nadzieję, że to przebiegnie bez problemów i że będzie przede wszystkim dużo chętnych. Wielu rodziców ma wątpliwości co do zasadności lub skuteczności szczepień. Wątpliwości nie udało się całkowicie rozwiać również wśród suwalskich nauczycieli, ale w tej grupie zawodowej, według rozeznania dokonanego jeszcze przed wakacjami, na szczepienie ochronne zdecydowało się około 80% szkolnych kadr. To już spory odsetek. Jakie decyzje podejmą pełnoletni uczniowie i co zdecydują rodzice lub opiekunowie młodszych dzieci, okaże się już za kilka dni. Zastępca prezydenta miasta, pytany, co zrobiłby w stosunku do własnego dziecka, powiedział: Gdyby była w wieku 12 lat i więcej, to myślę, że bardzo poważnie bym rozważył, bo to jest jedyna chyba możliwość, żebyśmy wrócili do normalności w szkole. Te ostatnie lata były nienormalne i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla rodziców. I jeżeli chcemy, żeby normalność do szkół wróciła, to nie ma innego wyjścia. Musimy się szczepić wszyscy, i nauczyciele, i rodzice uczniów, i sami uczniowie. W to, że kolejna fala zakażeń nastąpi, nie wątpi dyrektor suwalskiego szpitala. Po chwili spokoju w oddziale zakaźnym pojawili się już pacjenci z potwierdzonym zakażeniem. Na tę chwilę jest ich czwórka.